Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. W całej Polsce tysiące prawdziwych zabytków wymaga pilnego ratunku, pilnego działania. To zabytki stanowiące nasze prawdziwe dziedzictwo. Zabytki, które za chwilę niestety mogą zniknąć. Ile z nich można byłoby za te miliardy złotych uratować? I wśród tych obiektów znajduje się m.in. dworzec sosnowieckiej dzielnicy Maczki. Prawdziwa perła, dziś przez państwa zapomniana. Okazuje się, że nie ma w budżecie państwa kilkudziesięciu milionów złotych na to, by ten historyczny obiekt uratować, by zaadaptować go m.in. na Muzeum Powstań Narodowo-Wyzwoleńczych, aby w ten sposób przypomnieć o tych wydarzeniach, ale także przypomnieć o tej pięknej, zagłębiowskiej karcie historii w walce o wolną Polskę. Tego nie ma, tego brakuje. I dzisiaj naszym obowiązkiem w imię szacunku dla poświęcenia naszych przodków jest ratowanie tego dziedzictwa i tych obiektów jak sosnowiecki dworzec w Maczkach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.